Wyjeżdżając na wakacje czy wyprawę, tak jak my dzisiaj w Toruniu, często chcemy zarejestrować w jakiś sposób nasze wyczyny. Najprostszym sposobem, który przychodzi do głowy, jest po prostu filmować smartfonem. Jednak się okazuje, że nie zawsze ta jakość jest wystarczająca, dlatego dzisiaj testujemy dwa aparaty, które mogą być takim złotym środkiem. Jest to jeden aparat kompaktowy, Canon G7X Mark II z matrycą jednocalową i najnowszy model bez lusterkowca marki Canon, model M50 z matrycą APS-C. Także testujemy, zaczynamy. Oba aparaty są dostosowane swoimi funkcjami do potrzeb vlogerów. Po pierwsze dźwięk. Canon G7X ma wbudowany mikrofon i teraz słyszycie dźwięk rejestrowany właśnie przez ten mikrofon. Jeśli chodzi o Canona M50, to też ma on wbudowany mikrofon, co możecie w tej chwili usłyszeć. Jednak ma on dodatkową funkcję, można do niego wpiąć zewnętrzny mikrofon przez mini jacka. I teraz powinniście móc usłyszeć dźwięk rejestrowany przez zewnętrzny mikrofon Rode VideoMic Pro. Kolejny element to stabilizacja. Canon G7X Mark II ma stabilizację optyczną, która jest bardzo wydajna. Teraz zresztą możecie zauważyć, że idę i mimo to, że trzęsę rękoma, to redukcja drgań jest bardzo fajna i dobrze działa. Jeśli chodzi o Canona M50, to nie ma on stabilizacji. Można za to korzystać ze stabilizacji, która jest wbudowana w obiektywy. Ten konkretny obiektyw, który tutaj mamy, ma optyczną stabilizację, więc troszeczkę niweluje ten efekt drgań. Jak już filmujemy nasze wycieczki, tak jak my dzisiaj tutaj w Toruniu, to fajnie by było potem w zmontowaniu, żeby uatrakcyjnić jeszcze te filmy trochę bardziej. Najszybszym sposobem, żeby to zrobić, jest efekt slow motion. Canon G7X pozwala na filmowanie w 60 klatkach na sekundę w rozdzielczości Full HD, co pozwala na spowolnienie obrazu około dwukrotnie. Podobnie Canon M50 również tej rozdzielczości pozwala na filmowanie w 50-60 klatkach, a w jakości HD do 120 klatek, co pozwala bardzo fajnie spowolnić obraz około 4-5-krotnie. Canon M50 pozwala na filmowanie w rozdzielczości 4K do 25 klatek na sekundę. Pozwala to na uzyskanie ostrego obrazu i możemy sobie dwukrotnie śmiało przybliżyć, zachowując jakość Full HD. Z serii opowieści o legendarnych statkach za mną jest legendarny toruński statek Stefan. Pałał on miłością do Ateny i w końcu jakiś zbieg okoliczności połączył ich razem. Załóżmy, że chciałbym się sfilmować na tle naszych legendarnych toruńskich statków. Wyciągam Canona G7X Mark II, odchylam sobie w łatwy sposób ekran o 180 stopni, kadruję w konkretne miejsce i się mogę filmować bez problemu w ten sposób. Jeśli chodzi o Canona M50, to tutaj też mam oczywiście odchylany ekran. Jest on dodatkowo obrotowy, więc pozwala na wykonywanie ujęć z jeszcze trudniejszych miejsc. Na przykład możemy go przyłożyć do ściany. Kolejny element, który wyróżnia ten aparat od Canona G7X Mark II, jest elektroniczny wizjer, szczególnie przydatny wtedy, kiedy mamy taką słoneczną pogodę jak dzisiaj. Jeśli chcę sobie sfilmować jakiś punkt, powiedzmy właśnie Wisłę i most, to w tej chwili miałbym z tym problem, generalnie dlatego, że promienie słoneczne wpadają mi w ekran, więc po prostu przykładam sobie oko do wizjera, ustawiam wszystkie parametry i wykonuję film tak, żeby obraz był jakościowo jak najlepszy. Dźwięki slow motion mamy za sobą, więc z takich ważnych, istotnych elementów, które jeszcze na pewno się przydadzą, to jest szybkość ustawiania ekspozycji i autofokus. Jeśli chodzi o ekspozycję, to teraz wejdziemy sobie w słoneczko, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. Okej, tutaj się przemieszczę bezpośrednio do słońca. No i tutaj Canon M50 chyba szybciej sobie ustawił tą opcję. Teraz zmieńmy jeszcze raz miejsce. I to działa właściwie bardzo podobnie na jednym i drugim aparacie. Jeśli chodzi o autofokus, to w teorii Canon M50 powinien śledzić moją twarz trafniej, ze względu na to, że ma dual pixel, technologię już też legendarną, która działa bardzo fajnie. No ale jeśli chodzi o G7X, no to widzę, że nie ustępuje wcale prędkością, więc myślę, że tutaj też dałbym prawie że remis.
Canon G7X Mark II i tak samo Canon M50 mają funkcję time-lapsów. Jak widzicie, jest to bardzo efektowne ujęcie, które urozmaici Wasze filmy podróżnicze czy vlogi. Jesteśmy pod koniec naszej podróży do Torunia, więc teraz wypunktujmy sobie najważniejsze funkcje w aparatach. Canon G7X Mark II jest lekki, mały, wygodny w przenoszeniu, jest kompaktowy. Ma obiektyw, który jest jasny, więc pomaga uzyskać płytszą głębię ostrości i wbudowana stabilizacja pomaga bardzo mocno w filmowaniu ustabilizować ujęcia. Jeśli chodzi o Canona M50, to ma on też odchylany wyświetlacz, elektroniczny wizjer, który pomaga w taką słoneczną pogodę jak dzisiaj. Jest wejście na mikrofon, dzięki czemu możemy uzyskać jeszcze lepszej jakości dźwięk i wymienne obiektywy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie do dzisiejszego filmu, to oczywiście piszcie w komentarzach. Swoje pomysły na recenzję, porównania też koniecznie wpisujcie na dole w komentarzach. Dawajcie lajka w górę, jeśli podobał Wam się film i subskrybujcie. Z Torunia mówił do Was Alan Juzyszyn. Mówię jak jest!